jest to rzeczywiście dużym problemem dzisiaj w Polsce. Kobiety boją się troszkę zachodzenia w ciąży, szczególnie te, które rozpoczynają karierę zawodową, obawiając się skutków zwolnienia. Wiele przypadków było w różnych firmach, w których wręcz kobietom zabraniano tego. Znam te przypadki. Państwo nie bardzo się, może się to troszkę zmienia, ale myślę, że zmienia się to zbyt powolnie i mając przede wszystkim perspektywę tego, jakim państwem stajemy się pod względem tego, że coraz więcej ludzi umiera, coraz mniej się rodzi, musimy stawiać na to, żeby jak największa była liczba urodzeń, żeby kobiety jak najwięcej osób rodziły, żeby jak najwięcej rodzin było, dlatego że to potem się przekłada na emerytury. Dzisiaj społeczeństwo się starzeje i my musimy doprowadzić do sytuacji, żebyśmy nie byli tylko starzejącym się społeczeństwem, ale również, żeby była ta perspektywa tego, że tych młodych ludzi jest jak najwięcej. Państwo jest od tego, żeby to wspierać. Młode osoby, które chcą założyć rodzinę, nie napotkają na jakieś ułatwienia ze strony państwa. Państwo jak gdyby zostawia tych ludzi samym sobie. My chcemy, choćby przez to, co powiedziałem wcześniej, czyli przez tą pomoc w zakresie zakupu mieszkań, w zakresie choćby też pracy, bo my w programie też mamy atrakcyjne składki ZUS-owskie dla osób, które wchodzą na rynek pracy. Chcemy wspierać młodych ludzi, bo wiemy, że młodzi ludzie są przyszłością narodu. W pierwszej kolejności opowiadamy się za legalizacją jak najszybszą związków heteroseksualnych. No, ile jest par, które żyją po długie lata ze sobą, mają dzieci, są szczęśliwymi, a jednak potem dochodzi do takich sytuacji, że jeżeli nie ma oświadczenia notarialnego, jakichś dokumentów prawnych, to taka osoba w przypadku choroby czy śmierci tego drugiego współmałżonka nie może nawet się dowiedzieć, na co on choruje, czy nawet dokonać pochówku. Więc tutaj trzeba podjąć jak najszybsze działania. Oczywiście w dalszej kolejności jesteśmy za legalizacją również związków LGBT, czyli związków par homoseksualnych. To też są osoby, które mają prawo do tego, żeby mogły w swoich związkach żyć, mogły dziedziczyć i mogły, tak jak pary heteroseksualne, korzystać z praw. Za leczniczą marihuaną opowiadam się, ona ma pozytywne skutki, podobno w medycynie, nie wiem, nie znam, opieram się tu na opiniach ekspertów, lekarzy i to myślę w tym kierunku powinno być, że chyba ona nawet już jest, zdaje się, zalegalizowana, ta lecznicza marihuana, chociaż nie jestem tutaj pewny, nie jestem tego pewny, ale jeżeli nie jest zalegalizowana lecznicza marihuana, to jestem jak najbardziej na tak, natomiast co do dalszych działań, to byłbym tutaj wstrzemięźliwy i biorąc pod uwagę te problemy, które mamy z dopalaczami, z innymi nielegalnymi substancjami, państwo powinno uważać, bo jednak zbyt dużo ofiar pochłaniają te środki.